Dobry wieczór Państwu. Ja jestem sinologiem, więc jakby z punktu widzenia sinologa będę opowiadać o symbolice, którą zapewne Państwo skojarzą z wystawy. Jest to jak najbardziej zasadne, że symbole chińskie stały się częścią kultury, tradycji koreańskiej, bowiem już od pierwszego wieku naszej ery te kontakty były bardzo silne, kiedy to Chińczycy, że tak powiem, wkroczyli na półwysep, a wiemy też skądinąd, że w epoce Joseon wręcz Korea chciała być takim młodszym bratem chińskim, więc te symbole, które przyszły wraz z kulturą chińską na teren Korei, były bardzo silnie zaadaptowane, bardzo mocno weszły właśnie do tego kanonu, do słownika symboli koreańskich. Niektóre z nich dosłownie i w pełnym znaczeniu, niektóre tylko w jakimś okrojonym wymiarze. Zależało to zapewne od kontekstu, od potrzeb w danym okresie rozwoju tradycji kultury koreańskiej. Na tej dzisiejszej prezentacji pokażę Państwu slajdy, które na pewno skojarzą Państwo z wystawą, bo będą to bezpośrednio zdjęcia ukazujące obiekty, które mam nadzieję jeszcze raz może zechcą Państwo zobaczyć już teraz pod tym kątem śledzenia symboli na nich ukrytych. Ale też będą zdjęcia i tutaj mamy chociażby fragment szaty, która jest prezentowana na wystawie, a obok mamy symbol, emblemat urzędniczy, który pochodzi z naszej muzealnej kolekcji sztuki chińskiej. I te slajdy będą się ze sobą przenikać, a jednocześnie pokażę kilka slajdów, które pochodzą z wystawy, która miała miejsce parę lat temu, dokładnie w 2016 roku, Życie wśród piękna, świat chińskiego uczonego, bo tam również symbolika odgrywała bardzo ważną rolę i wydało mi się, że te obiekty, które były wówczas prezentowane, dobrze oddają tego ducha, to znaczenie, o którym chciałabym w tym momencie opowiedzieć. To jest właśnie pierwszy taki przypadek, mianowicie, jak zostało tutaj już powiedziane, są to rozmaite symbole zawarte w zwoju autorstwa Giuseppe Castiglione ze zbiorów Chińskiego Muzeum Narodowego w Pekinie. Chińczycy bowiem już od właściwie starożytnych czasów, wykorzystując rozmaite zjawiska przyrody ożywionej, nieożywionej, różne zjawiska takie powiedzmy wyimaginowane, stworzyli bardzo szeroki, bardzo ciekawy słownik pojęć takich abstrakcyjnych, rozmaitych idei. I te symbole, które właśnie weszły w takim prostym, można powiedzieć, skojarzeniu do kanonu sztuki, obejmowały właściwie każdy aspekt życia, włączając to nawet śmierć, czy nieśmiertelność bardziej, jeśli chodzi o te kultury wschodu, czy właśnie długowieczność. Zasadniczo może to powinnam już powiedzieć na samym początku, że jest to pewien wybór oczywiście symboli, o których chciałabym powiedzieć dzisiaj, bo gdybym chciała je wszystkie Państwu przedstawić, no to to myślę, że nie starczyłoby nawet, nie wiem, czy tygodnia, tak ze szczegółami opisując każdą legendę i nawiązując do wszystkich skojarzeń, jakie pojawiały się gdzieś tam w czasie rozwoju całej tradycji kultury chińskiej. Także proszę przyjąć, że jest to mój w pewnym sensie subiektywny, ale też w oparciu o to, co Państwo możecie zobaczyć na wystawie Wybór. I jak mówię, właściwie najwięcej, jeśli chodzi o chińską, a w konsekwencji również koreańską kulturę znaczeń, ukrywa się, jeśli mówimy o nieśmiertelności, a właściwie o długowieczności. Ponieważ jakby to spokojne, długie życie to było takim bardzo pożądanym, bardzo oczekiwanym
elementem życia w ogóle. I ten zwój zawiera w sobie bardzo ciekawe różne symbole, o których za chwilę opowiem bardziej szczegółowo. Mamy zatem żurawia, bardzo silny, taki bardzo kojarzony i z chińską, i z koreańską tradycją symbol długowieczności, sosnę, mamy bambusa, mamy też na tej sosnie umieszczone tak zwane grzyby nieśmiertelności, czyli tą naszą powiedzmy hubę drzewną. Więc mamy tych symboli bardzo wiele. Pośrodku żuraw z rozwiniętymi skrzydłami to w ogóle jest takie pełne, że tak powiem, opisanie długiego, spokojnego życia, bowiem właśnie poza, i o tym też za chwilę powiem, miała też dosyć istotne znaczenie w takim myśleniu o symbolice. Brakuje w tym zestawieniu, jeśli myślimy o naszej wystawie, jelenia, bo jeleń również jest zaliczany do tego kanonu właśnie tych symboli określających nieśmiertelność. No i wchodzimy już w zbiory sztuki orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Tu jest właśnie talerzyk z naszych zbiorów z ukazaniem właśnie czterech żurawi. Żuraw jest ogólnie bardzo silnym, jak już wspomniałam, takim mocnym symbolem długowieczności i jest czczony jako książę wszystkich upierzonych stworzeń. Zajmuje, można powiedzieć, drugie miejsce zaraz po Feniksie, o którym też powiem dzisiaj, ale na razie skupmy się na żurawiu. Oprócz długowieczności również kojarzony jest spokojem, z takim właśnie spokojnym, długim życiem. To ważne miejsce w kulturze, zarówno chińskiej, jak i potem koreańskiej, znalazło również swoje odbicie w takim ukazaniu żurawia jako najważniejszego też ptaka, jeśli mówiono o oznaczaniu najwyższej rangi urzędniczej. I tutaj może Państwo skojarzycie właśnie ten zwój. Mamy właśnie taki przykład, gdzie to określenie właśnie, że żuraw stanowi symbol najwyższej rangi urzędnika cywilnego, również przeniknął do sztuki koreańskiej. W Chinach to się już pojawiło w XII-XIII wieku, znacznie później przeszło do Korei, ale jakby miało ten sam wydźwięk. Więc tutaj mamy te dwa żurawie na tym kwadracie w bardzo pięknym takim, w takiej pięknej pozie. Zasadniczo ta poza jest właśnie tutaj istotna, jeśli chodzi o czym mówiłam na początku, ukazania właśnie tego żurawia. Może tylko tak przy okazji powiem, że w kulturze chińskiej występują cztery typy, to jest biały, czarny, żółty i niebieski, ale właśnie ta poza żurawia jest najczęściej właśnie komentowana, czyli żuraw musi być, żeby jeszcze podkreślić jego znaczenie, w jakimś otoczeniu. I tu mamy właśnie pokazane bóstwo długowieczności Shouxinga, które właśnie zazwyczaj jest ukazywane z różnymi atrybutami. Jednym z nich, niewątpliwie bardzo ważnym, jest właśnie żuraw. Żuraw ukazany jest, bywa też pod sosną i wtedy też mówimy o takim długim, spokojnym życiu. Może być też ukazany z peonią, wtedy myślimy o dobrobycie i długowieczności. Może być też ukazany z lotosem, wtedy myślimy o czystości i długowieczności. A często też pojawia się takie zestawienie, właśnie jak w przypadku tego poprzedniego symbolu, para żurawi. Para to jest takie, ogólnie para w kulturze chińskiej, to jest taka całość, taka pełna harmonia i można powiedzieć, że właśnie ta para żurawi to ma takie pełne znaczenie, jeśli myślimy o tej długowieczności. Generalnie Chińczycy mieli taką potrzebę dążenia do nieśmiertelności, więc sam fakt, że
życzono komuś długich, spokojnych lat życia, już gdzieś zawierał się w tym dążeniu do tej nieśmiertelności, aczkolwiek mieli oni różne sposoby na to, żeby ją w odpowiedni sposób, no nie powiem, że uzyskać, bo nikt nie był w stanie tego zrobić, ale przynajmniej bardzo się starano i dążono na różne sposoby. Mówi się też, że żurawie właśnie przez swoją umiejętność wysokiego lotu przenosiły też duszę ludzką do niebios, więc też miały taką swoją rolę, dodatkowo właśnie taką trochę bardziej, no niż jakby do wykorzystania pewną funkcję, nie tylko stanowiły życzenie długowieczności. Można też tu powiedzieć, że to taka ciekawostka może w pewnym sensie, że pióra żurawi właśnie przez to, że umiały one wysoko i daleko latać, stanowiły taki rodzaj emblematu, amuletu przed wyczerpaniem, przed zmęczeniem. Więc też jakby wykorzystywano te umiejętności tego ptaka. I jak już powiedziałam, te latające, unoszące się wysoko żurawie, tu zapewne znowu Państwo kojarzą ten obiekt z wystawy, były również wykorzystywane właśnie jako ten symbol długowieczności przez sztukę chińską, koreańską. I to ukazanie właśnie tych żurawi szybujących po niebie pośród chmur właśnie tak w pełni miało ten symbol wyrazić. Co ciekawe, właśnie w tym okresie w Koryo, kiedy powstawały tego typu zdobienia, one były charakterystyczne tylko właśnie dla tego czasu. Też można zauważyć, że bardzo często w ogóle w Korei te szybujące ptaki były bardziej częściej przedstawiane niż te takie, powiedzmy, stacjonarne, czy gdzieś, które gdzieś tam przysiadły i mają jakąś inną funkcję do zrobienia. Ten wątek jest tutaj jak najbardziej, najczęściej wykorzystywany, właśnie tego żurawia w locie. Następnym, który był pokazanym symbolem długowieczności, był bambus. I ten również możemy znaleźć na naszej wystawie. Tu jesteśmy w zbiorach sztuki orientalnej, w kolekcji sztuki chińskiej aktualnie, i tu są bambusy, które są estamparzem, czyli taką odbitką, powstałą na podstawie obrazu, a jednocześnie też no jakby pokazany jest ta ważność dla kultury chińskiej tej rośliny. Powiem, bardzo często właśnie bambusy stawały się takim tematem powszechnie wykorzystywanym przy kaligrafii, malarstwie, przy poezji. Zresztą jeden z takich czołowych poetów chińskich, Su Tung Hong, właśnie mówił, że on woli nie jeść mięsa niż żyć bez bambusa, więc jakby świadomość tej rośliny w kulturze chińskiej była bardzo, bardzo mocna. Co istotne, można powiedzieć, no w związku z tym, że rośnie on właściwie na terenie całych Chin, to też poniekąd Chińczycy traktują Chiny właśnie jako to królestwo bambusa i jest on tak bardzo mocno w tej świadomości nomen omen zakorzeniony. Tutaj mamy już przykład właśnie tego, co jest w Korei, jak bardzo ten bambus też ma swoją rolę do odegrania, bowiem Koreańczycy wykorzystywali tę roślinę właśnie nie do końca właśnie w tym kontekście długowieczności, o której mówiłam na początku, tylko bardziej przy okazji określenia czegoś, co się nazywało czterema szlachetnymi dżentelmenami. To wyszło oczywiście z Chin i oprócz bambusa wspomnianego była jeszcze śliwa, orchidea i chryzantema. I każda z tych roślin reprezentowała pewne cechy
pewną jakąś taką ważną, z punktu widzenia człowieka wykształconego, cnotę, nazwijmy. I właśnie bambus reprezentował prawość moralną. Zresztą ogólnie mówi się, że oprócz tutaj tego przykładu możemy zobaczyć na naszej wystawie na przykład właśnie naczynie na pędzle, gdzie tych czterech szlachetnych dżentelmenów oprócz chyba śliwy jest pięknie pokazanych na właśnie takim przedstawieniu z biało-niebieskiej porcelany. I tutaj może powiem, że właśnie bambus był jeszcze też tak jakby podzielony, jego elementy miały też konkretne inne swoje symbole. Głęboki korzeń oznaczał stabilność i wytrwałość. Wysoki, prosty trzon był traktowany jako symbol honoru, a puste wnętrze i czysta osłona to była skromność. Więc jakby bambus to nie tylko długowieczność, ale jak widzimy bardzo, bardzo szeroka interpretacja. Bambusa też zaliczano do trzech, tu mamy jeszcze inny przykład, zresztą ten właśnie te cechy, o których wspominałam, miały bardzo silne takie przełożenie na to myślenie chińskich, a później koreańskich uczonych, którzy właśnie te cnoty wszelkie stawiali na bardzo wysokim miejscu w swoim myśleniu w ogóle o podejściu do pracy, do swojej powinności. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że bambus jest też, o tym powiem też niedługo, jednym z trzech z kolei zimowych przyjaciół, bo razem z sosną i śliwą stanowił właśnie taki przykład rośliny, która w trudnych warunkach otoczenia daje radę, jest symbolem wytrwałości, takiej mocy, siły przetrwania. Tu z kolei przechodzimy do sosny, kolejnego symbolu, który kojarzymy. Więc sosna tutaj jest też razem, jak Państwo zauważacie, z takimi gałązkami bambusa. Na nich siedzi kogut, na dole rośnie peonia. Kogut jest symbolem szczęścia, takiej pomyślności. Peonia jest królową kwiatów i ogólnie takim bardzo też pięknym, kojarzonym właśnie z pięknem rośliną. Więc te wszystkie w zestawieniu to też jest bardzo taki znak dobrej wróżby. Tak? To jest takie typowe, jeśli chodzi o rozmaite przedstawienia, że one często właśnie wyrażają taką szerszą treść i zawierają w sobie więcej tych symboli niż tylko jeden właśnie, który być może jest najważniejszy, a może tylko jest elementem tego przedstawienia. I sosna jest jedną z najczęściej przedstawianych roślin w kulturze chińskiej, szczególnie w odniesieniu do pejzaży. Kiedy te górskie widoki są pokazywane, to najczęściej właśnie gdzieś porastają też tam sosny. Ona też bardzo często właśnie jest ukazywana razem z żurawiem. No w tym wypadku akurat nie miałam takiego przykładu, ale to jest rzeczywiście, kiedy ten żuraw i sosna są ze sobą jakoś tam zespolone. Pojawia się też właśnie w tych górach razem z tym żurawiem, gdzie też góry to są takim symbolem niebios, więc też gdzieś całość oddaje właśnie takiego ducha długowieczności, nieśmiertelności. Też często to bóstwo, które pojawiało się na początku, czyli Shaoxing, występuje pod sosną, właśnie w otoczeniu żurawi. Często niektóre z nich siadają właśnie na gałęziach, tak by właśnie dla podkreślenia tego symbolu. Zresztą mówi się też, że sosna ma taką specyficzną też funkcję. Pojawia się, często jest sadzana przy grobach w Chinach, bowiem ma też odstraszać złego ducha, demona, który być może przyjdzie kiedyś tam i porze mózg zmarłego, więc też ma taką funkcję ochronną. Ochronną i też dążącą do nieśmiertelności
znaczy jakby Chińczycy, dążąc do nieśmiertelności, też wykorzystywali te funkcje ochronne sosny i też jakby mając świadomość tego, że ona ma właśnie gdzieś tam symbolizować tę długowieczność, to często na przykład jedli szyszki, igły, żywili się żywicą właśnie, żeby tę nieśmiertelność uzyskać, co było oczywiście właściwie no, niemożliwe, ale jednocześnie sami wiemy z naszej kultury, tak, europejskiej, że sosna ma rzeczywiście takie zdrowotne, że tak powiem, możliwości, więc tutaj akurat jeśli chodzi o ochronę, o dobre samopoczucie, no to wiedzieli, że to jest akurat właściwy kierunek. Ale tak prawdą jest, że no, nieśmiertelności dzięki sośnie, czy właściwie jej owocom nie uzyskali. No jednocześnie przez to właśnie, że ona rośnie zimą, znaczy nie traci swoich igieł w czasie zimy również, no to jest też takim symbolem wytrwałości, niezłomności, no tej odporności na wszelkie trudne warunki atmosferyczne. Tu mamy parawan, gdzie Państwo zapewne od razu zobaczą tę sosnę, ten symbol długowieczności, parawan królewski. Jednocześnie tutaj przy okazji tego przedstawienia też wiemy, że mowa jest o 5 żywiołach i właśnie sosna tutaj reprezentuje drewno, ale tak naprawdę to właśnie ona ma ten tę długowieczność w ten sposób wyrazić. Tu mamy z kolei inny przykład, też z naszej wystawy. Jest tutaj właśnie lustro z wyobrażeniem sosny, która gdzieś tam porasta nad wodą. I tu taka przy okazji uwaga, że o smoku będę mówiła niebawem, ale właśnie widzimy tego smoka unoszącego się pośród fal, bowiem w Korei bardzo silnie istniała takie przekonanie, że właśnie smok zamieszkuje fale, czy to rzeki, czy morza, więc tutaj jakby też ten element został uchwycony, niemniej no tutaj właśnie głównie, czyli mamy smoka też taki symbol dobrej wróżby i te sosny jako długowieczność. Tu mamy z kolei żurawia, który się też koło sosny znajduje, też w jakiejś takiej pozie gdzieś tam unoszącej się trochę ku górze, a jednocześnie mamy tego starca właśnie koło sosny, bo ta sosna też w Korei miała wyrażać honor i prawość człowieka wykształconego, więc jakby też takie zestawienie tych dwóch elementów, czyli ta długowieczność przede wszystkim, ale też i ten człowiek wykształcony i jego taka właściwa postawa honorowa, prawa, też tutaj w tym przypadku została pokazana. I przechodzimy do kolejnego symbolu. Tym razem mamy jelenia. To jest pochodzący z naszych zbiorów mały ekranik. Oprócz jelenia mamy też brzoskwinię i nietoperza. O brzoskwini nie powiem dzisiaj, bo też nie ma jej na tej wystawie w jakoś reprezentowanej. Jest to generalnie też symbol długowieczności i w kulturze chińskiej też bardzo często pojawia się ten znak. Natomiast nietoperz to symbol szczęścia i o tym powiem za chwilę. Niemniej właśnie teraz przechodzimy do jelenia i on jest znany ze swojego wdzięku, wytrzymałości i też długiego życia, dlatego właśnie jest też jednym z takich bardzo ważnych symboli długowieczności w obydwu tych kulturach, o których dzisiaj mówię. Ale też chińskie słowo jeleń jest tożsame z, można powiedzieć, z takimi wysokimi dochodami urzędniczymi, co bardzo często kojarzy się, jakby biorąc ze sobą te dwa symbole, czyli długie życie i te dochody, jako takie pomyślne, życie w dobrobycie, długie życie w dobrobycie. Więc tak jakby te dwa aspekty, ten jeden jeleń można powiedzieć zawiera. Tu mamy inny przykład, mamy, może nie jest to tak widoczne dobrze, ale w dolnej części, tu może zaświecę jakoś, może dam radę. Tu są sosny, tak, czyli długie życie, tu jest jeleń, gdzieś tam unosi się w górze też żuraw,
tu mamy też tak trochę z tyłu go pokazanego, czyli to są też te zestawione ze sobą różne symbole długowieczności. Zresztą jeleń też w kontekście Shouxinga, czyli tego bóstwa długowieczności, ma swoją rolę do odegrania. Bardzo takim częstym, czy nierzadkim może tak przedstawieniem jest, kiedy właśnie Shouxing podróżuje na grzbiecie jelenia. On miał jakieś takie bardziej ponadnaturalne moce, podobno też jakieś zioła nieśmiertelności był w stanie sam odnaleźć. I też w związku z tym właśnie, że jelenie miały te swoje umiejętności takich ponadnaturalnych, rozmaitych, działań, to były pokazywane też w takich nie do końca, można powiedzieć, realnych krainach. Tu mamy taką krainę magiczną, gdzie mamy góry, właśnie sosny mamy w dużych ilościach i te jelenie. I to jest tak zwany motyw stu jeleni. To się wiązało z takimi konkretnymi rzeczami. Mianowicie ten talerz był na wystawie poświęconej chińskiemu uczonemu. Sto jeleni to 100 korzyści finansowych, społecznych i kulturalnych. I na tym miała polegać, zdaniem Chińczyków, taka właściwa kariera urzędnicza, tak? Czyli jakby te wszystkie korzyści, jeśli człowiek, który właśnie objął posadę urzędnika, uzyska, to właśnie właściwą, taką pomyślną, owocną karierę będzie miał. I stąd często tego typu przedstawienia właśnie wręczano jako symbol tego przyszłego sukcesu. A tu z kolei mamy już, i tutaj możemy, mogę poprosić, tutaj właśnie mamy jelenie. Jelenie z naszej wystawy, też pod sosną, i tutaj może Państwo zauważą, jest taka trochę może nie do końca idealna, ale jest to forma tego grzyba nieśmiertelności chińskiego. On również przeszedł, że tak powiem, do kultury koreańskiej, czyli znowu mamy te symbole długowieczności i oprócz właśnie tych jeleni, oprócz sosny, pojawi się także żuraw, pojawi się także żółw, także to są tak, w Korei właśnie ten jeleń stał się częścią przedstawienia, czyli jakby częścią tych 10 symboli długowieczności, które w Chinach bardziej też miały swoje osobne znaczenie, tak szczególnie jeśli teraz rozmawiamy o jeleniach. No i wreszcie smok. I smok to jest mityczne zwierzę, tak, symbol taki pomyślny. Wiemy to skądinąd, że w naszej kulturze zupełnie inaczej jest on traktowany. W tych kulturach wschodu jest właśnie symbolem potęgi, siły. Też jest takim symbolem tej siły męskiej, yang, tak? I bardzo często jest też uznawany za władcę czy zwierzę, które opiekuje się wschodem, wschodnią stroną, bo tam wschodzi słońce, to jest strona płodności właśnie i ten smok ma tym zawiadywać, ma przynosić te pozytywne, szczęśliwe chwile dla ludzi, przede wszystkim jako władca wody, deszczu, który właśnie ma skraplać te pola i uprawy wszelkie, tak by ludziom żyło się dostatnio, by mieli co jeść. I tak był zawsze traktowany, zresztą już w starożytności, w tych najstarszych wykopaliskach znajdujemy właśnie takie wyobrażenia smoka nefrytowego, więc jakby od samego początku w Chinach odgrywał on bardzo silną rolę. Zresztą też trzeba powiedzieć, że jako jeden z 12
znaków chińskiego zodiaku. Jest w ogóle traktowany jako taki najlepszy opiekun, dlatego właśnie w okresie, kiedy jest, ma nastąpić rok smoka, czy jest rok smoka, to pojawia się bardzo dużo urodzeń, ponieważ traktuje się właśnie smoka jako właśnie takiego bardzo dobrego opiekuna dla tych nowonarodzonych dzieci. Jednocześnie też trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o ten tutaj talerzyk, ten talerz właściwie z naszych zbiorów muzealnych, że tu mamy tutaj parę smoków. Para smoków to jest też tak, o czym mówiłam wcześniej, że jest to takie właśnie taka harmonia, pełnia, że jakby dwie rzeczy, dlatego w ogóle tak jakby w kontekście sztuki chińskiej to też można gdzieś zauważyć dosyć powszechnie, pojawiają się pary, bo właśnie w ten sposób jakby wyrażona jest ta całość, pełnia. I tutaj te dwa smoki bawiące się płomienną perłą, która również występuje w sztuce koreańskiej, o czym za chwilę powiem, też właśnie taką funkcję pełnią. Tu mamy innego smoka właśnie unoszącego się nad falami wodnymi, bo właśnie jako władca tej wody, bardzo często, to wcześniej mówiłam właśnie w momencie, kiedy oglądaliśmy lustro, też często i właśnie w Chinach pokazywany był jako unoszący się gdzieś w chmurach, ale też właśnie gdzieś tam nad falami wodnymi. I zauważają Państwo, że jest tutaj pięć pazurów, jest to pięciopalczasty smok. Mówię o tym celowo, ponieważ w Korei jest on delikatnie różny, bo ma ich cztery. W Chinach od samego początku w ogóle był traktowany jako takie właśnie też narodowe, można powiedzieć, stworzenie. Zresztą Chińczycy gdzieś tam podświadomie uważają siebie za potomków właśnie smoka. I to już od samego początku, od dynastii Han, kiedy podobno jej założyciel Liu Pang został poczęty w momencie, kiedy jego matka śniła o smoku. Więc jakby ten smok stał się bardzo takim silnym wyznacznikiem władzy cesarskiej w Chinach i za chwilę powiem władzy królewskiej w Korei. Bardzo mocno też właśnie podkreślano że ten królewski, ten właściwie cesarski w przypadku Chin smok musi mieć te pięć pazurów. Żółty kolor, tutaj akurat nie mamy takiego, ale mogą Państwo wierzyć, że tak jest. Kolor smoka i szaty cesarza był bardzo silnie, że tak powiem, wyróżniony na tle innych kolorów. Zresztą smok zacięgów był również we fladze państwa środka. Cesarz zasiadał na smoczym tronie, tak żeby poddani czuli respekt, więc ta cała historia związana z tymi wszystkimi aspektami dotyczącymi smoka i jego właśnie tą pozytywną energią, którą on ze sobą niósł, miała bardzo ważne znaczenie dla wszystkich poddanych. I jak mówię, tutaj mamy jeszcze jeden przykład, to już są Indochiny, ale bardzo lubimy tę naszą figurkę smoka. Ta pochodzi z kolekcji Paderewskiego, jest taka naprawdę bardzo, bardzo wyrazista. Tu z kolei mamy też taki przykład smoka razem z Feniksem. Ponieważ smok miał reprezentować, o czym mówiłam przed chwilą, władzę cesarza, a z kolei Feniks był tym jakby opiekunem cesarzowej. To potem przeszło również w tym wydaniu do kultury koreańskiej. Z tym, że o Feniksie powiem za chwilę, bo to taka troszkę bardziej skomplikowana historia, bo pierwotnie to on łączył ze sobą jakby te dwie cechy, czyli i męską, i żeńską, później stał się bardziej tą żeńską, tym żeńskim reprezentantem. Tu jeszcze mamy oczywiście cały zestaw roślin. Na pierwszym planie mamy peonię, królową kwiatów, mamy również chryzantemy. Też będę o tym zaraz mówić. No i widzimy właśnie tego smoka koreańskiego, który już to zauważamy, też gdzieś tam unosi się wśród tych chmur. I on, ten smok koreański tutaj jest tak jakby
pokazany z tymi pięcioma pazurami, ale ten jeden miał mieć zawsze gdzieś tam podkulony. I on bardzo często jest właśnie ukazywany w ten sposób, a w przypadku dzwonu buddyjskiego, który również Państwo mogą zobaczyć na wystawie, zobaczymy tego smoka, który trzyma w pysku i w swoich łapach kulę, czy tą płonącą perłę. Ten smok właśnie z tą kulą był bardzo rzadkim wypadkiem, bardzo rzadko przedstawiany w kulturze koreańskiej, ale właśnie był traktowany jako taki niezwykle mądry, potężny reprezentant władzy królewskiej. I to naczynie właśnie tutaj pokazywane na wystawie, naczynie z cioson, właśnie jest takim przykładem naczynia używanego przez dwór podczas różnych uroczystości dworskich. Właśnie ten emblemat odnosił się wyłącznie do władzy królewskiej. Tu mamy z kolei jeszcze wcześniejszy wizerunek smoka, który jest taki bardziej, powiedziałabym, mniej dokładny, bardziej taki schematyczny trochę, ale też pełen ruchu, też unosi się pomiędzy innymi smokami, więc też ten sposób przedstawienia w Korei, tutaj już może bardziej widać te cztery pazury, był taki, że miał dłuższą brodę, właśnie te cztery pazury, trochę inny wygląd niż ten chiński. I przechodzimy teraz do Feniksa. Mówiłam o nim w przypadku tego przedstawienia razem ze smokiem. No, Feniks to jest właśnie pierwotnie, i to było zarówno w chińskiej, jak i w koreańskiej kulturze, łączył te dwie siły, czyli tą męską i żeńską, z czasem stał się tym symbolem w przypadku Chin Yin, tak? Czyli tej siły kobiecej. No jest pełen gracji, piękna, no jest królem ptaków, tak? Jest władcą wszystkich ptaków, więc tym bardziej on ma tutaj swoje takie, no, ewidentnie bardzo silne wyróżnienie w całej kulturze. I pojawia się zawsze w takich spokojnych czasach, niesie ten pozytywny taki przekaz, a właśnie gdzieś chowa się, kiedy jakieś zbliża się niebezpieczeństwo. Więc wszystkie te przedstawienia, no tu znowu mamy właśnie parę, to są właśnie, mają symbolizować to, że znak właśnie takiego szczęścia i to, że właśnie życzymy komuś, jakby jak najwięcej tego szczęścia w jego życiu byłoby, tych złych rzeczy absolutnie, te złe rzeczy go omijały. Tu mamy też peonie i śliwe, więc też takie znaki dobrej wróżby przy okazji tego zestawienia. I to ciekawe, tutaj ja się już posłużę notatkami, bo to jest dosyć o tyle skomplikowane, że nie wszystko pamiętam, że Feniks symbolizuje sześć ciał niebieskich i pięć męskich cech. I głowa oznacza niebo, oczy to są słońce, plecy to jest księżyc, a skrzydła to jest wiatr, a jego nogi to jest ziemia. Natomiast ogon to są planety. Z kolei to są właśnie te ciała niebieskie, a te męskie cechy to skrzydła to jest obowiązek, jaki należy spełnić. Pierś to jest miłosierdzie. Tutaj ta część brzuch, nazwijmy to, niezawodność. Plecy to jest zgodne z tym panującym zwyczajem zachowanie. Feniks reprezentuje południową, tak jak pamiętamy, wschód to był smok, a południową część świata reprezentuje właśnie Feniks. Tu mamy inne wyobrażenie tego ptaka, właśnie takiego unoszącego się w chmurach. Tu z kolei mamy razem z Cilinem, to z kolei Cilin to jest chiński jednorożec, symbol, który mówi o przynoszeniu dzieci, tak? Cilin to właśnie to jest ten
takie mityczne czy nadprzyrodzone stworzenie, które przynosi potomstwo. I mamy Feniksa tutaj właśnie też z naszej wystawy i ten koreański, też właśnie jak mówiłam, ten Bonghuang, on miał też w sobie pierwotnie, zawierał te dwie cechy, i męską, i żeńską. Też właśnie to jest ten taki ptak, który jest też nazywany Feniksem, czy przypomina Feniksa, i jest tym znakiem właśnie pozytywnym, dobrej wróżby. Zresztą być może Państwo pamiętają, że też na koronie królewskiej ceremonialnej widzimy właśnie wyobrażenia tegoż ptaka. I jak mówię, z czasem pierwotnie był tym ptakiem opisującym jakby obie płcie, z czasem się właśnie stał symbolem tej królowej, tak? I dlatego bardzo często jego wyobrażenie, tu mamy też inne właśnie przedstawienie tych dwóch ptaków, też już ta para, o której mówiłam wcześniej, widzą Państwo, z czasem stał się właśnie takim elementem, który pojawiał się na dekoracjach pałacowych, w różnych reprezentacyjnych pomieszczeniach, czy na takich eleganckich przedmiotach. Właśnie w kontekście opisywania kobiety, tak? Czyli jakby zestawienie i smoka, i Feniksa, to właśnie było taka powiedzmy królewska para. I przechodzimy teraz do żółwia. To akurat jest jedyne zdjęcie, które nie pokazuje żadnego z obiektów pochodzących ze zbiorów któregokolwiek z muzeów. Jest to zdjęcie z zakazanego miasta w Pekinie, ale to jest, tak wydawało mi się, najbardziej charakterystyczne, jeśli chodzi o budowę, że tak powiem, tego boskiego żółwia. Żółw jest też, jak się Państwo domyślacie, symbolem długowieczności i również reprezentuje siłę i wytrwałość oraz niezmienną trwałość. I przez skorupę, którą ma wypukłą na wierzchu i bardziej płaską od spodu, zgodnie z tym myśleniem chińskim, to reprezentuje siły czy tajemnice nieba i ziemi, właśnie które się zawierają w tym właśnie wypukłym nieboskłonie i płaskiej ziemi. Co ciekawe, właśnie te różne skojarzenia z budową tej skorupy żółwia później w tych najdawniejszych czasach zaczęły mieć wykorzystanie w takich rozmaitych szamańskich, wróżbiarskich praktykach, które pojawiały się właśnie przy okazji, najczęściej wtedy, kiedy władca pytał wyższe siły o to, kiedy będzie padał deszcz, tak? Bo to było najbardziej istotne z punktu widzenia właśnie plonów, no i później dobrobytu. I te spękania na skorupie żółwia, bardzo często odpowiednio podgrzewane czy odczytywane przez szamanów, były później interpretowane właśnie jako różne znaki, które gdzieś tam miały mówić o tym, czy faktycznie będzie taka czy inna pogoda. Zresztą niektórzy nawet uważają, że te spękania na tych szylkrecie to jest właśnie gdzieś tam początek chińskiego pisma w ogóle. Ale ogólnie uważa się właśnie, że te skorupy żółwia i kości wróżebne, które również odpowiednio były odczytywane, są najstarszymi zabytkami chińskiego pisma. I tu mamy przykład właśnie boskiego żółwia, który ma taki wężowy, smoczy trochę pysk, potem smoczy grzbiet, ma też te uszy takie bardziej smocze, ma takie płomienie tak wydostające się z ramion i bioder. Gdzieś tam może mniej to jest widoczne, ale ma też taki włochaty ogon. I tak sobie właśnie Chińczycy wyobrażali tego boskiego żółwia. A tu z kolei jest czarny żółw i to jest jeden taka z czterech konstelacji gwiezdnych. To jest estampasz, a właściwie jego fragment. Być może niektórzy skojarzą z Państwa, że takie przedstawienie pojawia się na prezentacji, która jest na wystawie. Tam jest pokazany
Pokazane są, jest film opisujący czy pokazujący freski znajdujące się w jednym z koreańskich grobowców, gdzie właśnie też w tym okresie Goguryeo ten motyw czarnego żółwia, który widzimy, że to jest tak jakby zespolenie, czyli jakby wokół żółwia owinięty smok. Również miał ważne znaczenie takie symboliczne. On jest władcą północy, jest też takim jednym ze strażników nieba, czyli takim jakby opiekunem też, który gdzieś tam występuje w tej takiej jakby sferze bardziej kosmologicznej, tej takiej trochę nie do końca rozpoznanej. A tutaj już mamy właśnie tłok pieczętny, który jest z naszej wystawy i ten symbol właśnie długowieczności też przeszedł bardzo tak powiedziałabym w prostej przełożeniu do kultury koreańskiej. I właśnie stały symbol, znaczy żółw jako jeden z tych 10 symboli długowieczności wszedł do kanonu sztuki koreańskiej, ale jednocześnie stał się też symbolem władzy książęcej czy królewskiej, bo tu mamy właśnie ten słynny tłok pieczętny, gdzie właśnie były tego typu przedmioty były wręczane królom, królowym, książętom przy okazji określonej ceremonii za ich wszelkie zasługi, jako taki tytuł honorowy i później mogli się tymi pieczęciami posługiwać. Co ciekawe, również w momencie, kiedy książę, to być może Państwo, znaczy zapewne Państwo wiecie o słynnych naczyniach na łożysko, które również są pokazywane na naszej wystawie, one były zakopywane w specjalnych miejscach i w momencie, kiedy książę, którego właśnie łożysko, czy tam właściwie jego matki znajdowało się tam w tym miejscu, to zamiast właśnie w momencie, kiedy on stawał się królem, to w tym konkretnym miejscu stawiano taką stelę, taką konstrukcję właśnie z żółwiem informującą właśnie o tym fakcie. Czyli to też ten symbol władzy właśnie takiej królewskiej też przeszedł jakby w kontekście tego konkretnego stworzenia do kultury koreańskiej, bo jak widzieliśmy ten boski smok, boski żółw również był na terenie zakazanego miasta, czyli tam, gdzie rezydencję swoją miał chiński cesarz. I tu inne wyobrażenie już z seladonowe, takie bardziej plastyczne, jak właśnie gdzieś ten koreański żółw się pojawia na takim, powiedzmy, płatkach lotosu się unosząc. Kolejnym naszym symbolem jest peonia. Tutaj taka może ciekawostka, ponieważ może Państwo zauważyli, że jest tak jakby odbicie poniekąd lustrzane tych dwóch przedstawień. Pierwotnie ta makata wcale makatą nie była, tylko były to mankiety w kobiecej szacie chińskiej. I w momencie, kiedy to dotarło do Europy, zostało to zeszyte ze sobą i ta już lamówka jest typowo europejska. Ale wracajmy do przedstawienia. Tutaj właśnie jest peonia i ona jest w chińskiej i też w koreańskiej kulturze traktowana jako taka królowa wszystkich kwiatów. Najpiękniejszy kwiat spośród wszystkich. Kwitnie w czwartym miesiącu księżycowym, jest, czyli późną wiosną, i jest traktowana też jako symbol tej pory roku. I jest oprócz tego, że jest królową wszystkich kwiatów, to jest też symbolem bogactwa, wytworności. Symbolizuje również dobrobyt, sławę, szczęście, pomyślność, wytworność, a to już wytworność, także miłość, czułość. Ogólnie takim najbardziej pożądanym kolorem, czy w ogóle kwiatem peonii, to jest właśnie czerwień, ale również te jasne kolory, to z kolei to jest symbol. Tutaj nie widzimy tych kolorów, ale mamy z kolei też inne przedstawienie, gdzie razem z chryzantemą występuje. Tu mamy peonię po prawej stronie. Tak?
gdzie właśnie te jasne kolory to są z kolei symbolem takiej młodej, dowcipnej dziewczyny, więc też za każdym razem, czyli jakby ta czerwień to jest bardziej ta dojrzała, taka bardziej już wytworna kobieta, a kiedy jest jasny kolor, to właśnie taka młoda, dowcipna dziewczyna. Tam jeszcze były, może wrócę, tu były unoszące się wokół tej peonii motyle, z kolei właśnie peonia i te motyle to takie zestawienie małżeńskiego szczęścia, więc też jakby ona też w tym kontekście tego zespolenia tak kobiety i mężczyzny, tego szczęścia małżeńskiego też odgrywała ważną rolę. I tu mamy już właśnie wyobrażenie, które było tam właśnie na jednej z tych plakiet, to są misy, które pokazują właśnie tą królową kwiatów już w wersji koreańskiej. Ona jest również takim symbolem dostatku, bogactwa i też takiej harmonii. I bardzo często właśnie, ponieważ miała ona takie silne też w Chinach odniesienie symboliczne, to właśnie w okresie Joseon, gdzie tak, jak wspomniałam na początku, było bardzo taka chęć czerpania z tej kultury chińskiej jak najwięcej, no to właśnie tego typu wyobrażenia były dosyć popularne. Teraz z kolei mamy nietoperza. Tutaj może to nie jest takie oczywiste, tu mamy nietoperze, tak. Chińskie nietoperze nie są może jakieś, za chwilę może będzie bardziej taki, one takie są trochę myszowate, bym powiedziała, to za chwilę Państwo zobaczycie. To jest w ogóle czarka, która pokazuje różne symbole. Na środku ten znak to znak długowieczności, te nietoperze, które tutaj są, to właśnie symbol szczęścia, o czym mówiłam już wcześniej, podwójna moneta poniżej, to też właśnie dobrobyt. Wyżej są brzoskwinie, czyli długowieczność. Czyli ogólnie ta całość pokazuje różne takie znaki dobrej wróżby. W Chinach nietoperz, jak już to już parę razy padło, to jest symbol szczęścia, ponieważ szczęście i nietoperz jest tak samo wymawiane i stąd to jest tak jakby proste skojarzenie, tutaj nie ma żadnego jakiegoś skomplikowanego odczucia, dlaczego jest ten akurat symbolem szczęścia nietoperz. Nietoperz skierowany w dół to oznacza w ogóle, że szczęście nadeszło, czyli jakby jeszcze dodatkowo podkreślony jest ten fakt tego szczęścia. Tu z kolei mamy większą grupę tych nietoperzy, mianowicie jest ich 5, tak przynajmniej powinno być, tak. I one takie w takim zestawieniu właśnie są motywem 5 błogosławieństw. Zresztą znowu mamy na środku znak długowieczności, znowu na dole mamy wyrastającą tutaj ze skały brzoskwinię, więc też takie jakby pełne wyobrażenie tego szczęścia, długowieczności, wszystko razem. I te 5 błogosławieństw to jest dożycie właśnie późnego wieku, bogactwo, zdrowie, taka spokojna, naturalna śmierć i wszelkie takie jakby podążanie i umiłowanie cnót, czyli właściwe, zgodne, że tak powiem, ze założeniami, z takim porządkiem świata życie. Więc tutaj mamy futerał na pałeczki, zapewne komuś był on darowany i w ten sposób właśnie też przy okazji noszenia go przez osobę właściciela też jakby to życzenie tych wszystkich 5 błogosławieństw stale było, można powiedzieć, aktywne. I tu już mamy nietoperze koreańskie. Tutaj się też jakby ten motyw 5 błogosławieństw też gdzieś pojawia, tylko mówi się bardziej o to, że większa grupa nietoperzy to są właśnie te błogosławieństwa. Już nie doprecyzowuje się ilości i też właśnie jeśli chodzi o kiedy jest skierowany w dół ten nietoperz, no to właśnie się mówi, że to szczęście, o ile w Chinach to było mowa, że ono nadeszło, to tutaj, że ono dopiero spływa z nieba, no ale zapewne też za chwilę się pojawi. I kolejnym symbolem bardzo takim powszechnym w obydwu kulturach jest ryba. Tu mamy akurat przycisk do papieru, nefrytowy, bardzo taka swoją drogą ciekawa stylizacja.
I ryba to też jest, ponieważ gdzieś podobne są znaczenia, oznacza tak, dobrobyt, obfitość, tak? Jednocześnie przez fakt, że właśnie jest no taka, no tak poprzez ikrę, tak przez składanie takich jaj w dużych ilościach, to też jest właśnie symbolem płodności, odrodzenia. To jest bardzo taki powszechny czytany symbol, jeśli chodzi o rybę. I ponieważ ona też pływa ławicami bardzo często, to ten jakby też się mówi, że dobrze się czuje w ogóle w takim towarzystwie, jest takim przykładem stworzenia żyjącego w harmonii. No i też oprócz tego, że w grupie, no to też pary ryb, też bardzo popularny motyw w obydwu kulturach, to też właśnie świadczy o tym takim małżeńskim szczęściu, o pozytywnym takim szczęściu. Tu mamy właśnie takie ryby już gdzieś w jakimś innym przedstawieniu. I karp jest taką, można powiedzieć, rybą kojarzoną z obydwiema kulturami. Z kolei karp ze swoją taką łuską przypominającą zbroję jest też gdzieś kojarzony właśnie z takim waleczną taką rybą, która umie płynąć pod prąd i jest takim no, naprawdę bardzo dobrym znakiem odwagi, można powiedzieć, uporczywości, wytrwałości w dążeniu do celu. I ten aspekt właśnie rybi też miał bardzo silne przełożenie na kulturę koreańską. Tu właśnie mamy taki przykład. Te ryby są zarówno w parach pokazywane, jak i tutaj takie karpie na tych dwóch talerzykach bardzo, bardzo tak sugestywnie przedstawione. Teraz z kolei przechodzimy trochę wyżej, nad falę się unosimy, mianowicie następnym naszym symbolem wspólnym dla obydwu kultur jest lotos. I to jest jedna z najważniejszych roślin właściwie w kontekście obydwu tych kultur, właśnie też w odniesieniu do buddyzmu, też trochę do później do konfucjanizmu, gdzie mamy, ale szczególnie ten buddyzm tutaj wyniósł jakby lotos na tą taką bardzo wysoką pozycję w kontekście symboliki. Oznacza generalnie czystość. To jest roślina taka w buddyzmie błogosławiona, która wyrasta z brudu, tak, z tej takiej mulistej wody, ale pozostaje czysta, pachnąca i my też tak powinniśmy właśnie dążyć do tego, że właśnie mimo tych wszystkich tych brudów, które nas tego, nazwijmy to grzechu, który nas jakoś tam otacza, to powinniśmy właśnie starać się być tymi czystymi w życiu. I lotos w Chinach przyjął też taką funkcję bardziej ozdobną, jeśli chodzi o rośliny. Ona nie tylko, jeśli chodzi o rzemiosło, ona nie tylko była taką rośliną symboliczną, ale też bardzo często stawała się takim rodzajem dekoracji. Właśnie tak zwana wić lotosowa jest jedną z takich bardziej popularnych, jeśli chodzi o chińskie zdobienia i zapewne wielokrotnie Państwo nawet patrząc na rozmaite wyroby rzemiosła, tego typu właśnie lotosy mieli szansę zauważyć. Tu podobna sytuacja, właśnie różne inne wyobrażenia tego kwiatu. Zresztą oprócz samej czystości również reprezentuje honor i też odnosi się do długiego życia, ale też jest jednym z takich atrybutów w przypadku nie tylko buddyzmu, ale też taoizmu. Jedno z bóstw z tego kręgu ośmiu nieśmiertelnych, w tym wypadku jedyna kobieta, właśnie jest pokazywana bardzo często z lotosem. I ten lotos w jej przypadku to oznacza taki pozytywne, jakby ma wpływać na dobre zdrowie, na dobrą kondycję psychiczną i też na taki też tą tężyznę fizyczną, czyli jakby też ten lotos ma taką też powiedzmy no, bardziej uzdrawiającą funkcję. Tutaj mamy właśnie inne już przedstawienie, bardziej właśnie takie skromne, ale też przepiękne, jeśli przyjrzymy się w kulturze koreańskiej, gdzie ten
kwiat jest traktowany również jako ten kwiat idealny, jest też właśnie bardziej w tym kontekście, szczególnie późniejszym, też jako taka powściągliwość, gdzieś ubóstwo. No właśnie to ma odniesienie do tego później, właśnie do tego koreańskiego konfucjanizmu, ale tutaj mamy jeszcze wcześniejsze te lica dachówek, tak? To Państwo pewnie też kojarzycie z przepiękne wyobrażenia właśnie, gdzie ten buddyzm jeszcze bardzo silnie wpływa również na sposób zdobienia i ten piękny kwiat lotosu rozbudowany jest też elementem przedstawienia. Tu z kolei mamy płatki lotosu na seladonach i następny nasz symbol na dziś to śliwa. Tak? To Państwo kojarzycie te naczynia na śliwę, na gałązki pachnące śliwy słynne. W Chinach to się nazywało Meiping, w Korei Mebiong. I generalnie chodziło o to, że pierwotnie właśnie tego typu wazony, to za chwilę może od razu pokażemy, jeżeli się uda, biąga jakiegoś, a nie mamy tutaj najbliżej, były właśnie wykorzystywane jako te, gdzie najpiękniej prezentowały się te kwitnące kwiaty śliwy. Śliwa jest ogólnie jednym, to już padło gdzieś w przypadku sosny, trzech przyjaciół zimowych. Właśnie kwitnie na samym początku, kiedy jeszcze w ogóle dookoła jest często pełno śniegu. Zresztą tutaj jest taki ciekawy sposób przedstawienia też w Chinach. Bardzo często właśnie te gałązki kwitnącej śliwy są ukazywane na tle spękanego lodu, żeby podkreślić jeszcze właśnie to, z jakiego momentu, że tak powiem, są to przedstawienia. Często właśnie jeszcze nie pojawiają się żadne liście, tylko właśnie ten kwitnący, piękny bukiet, można powiedzieć. I śliwa ma, jest tym właśnie zimowym kwiatem i zwiastunem wiosny. Jest właśnie też tak traktowana jako taka roślina, która walczy z tym żywiołem, który gdzieś tam właśnie ma pokazywać tą wytrwałość, tą siłę i umiejętności właśnie przeciwstawiania się tym wszystkim niesprzyjającym warunkom. Gdzieś to też właśnie jako symbol nie tylko tej pogody, ale ogólnie walki z przeciwnościami jako takimi. I ona w kontekście, tutaj mamy inny przykład też tej śliwy, jakby też jest jednym z takich elementów oprócz bambusa, gdzie bardzo często właśnie jej taka no, uroda była chwalona w poezji, w prozie, miała też ten taki swój bardzo silny wyraz w sztuce. Tutaj z kolei mamy te kwiaty śliwy, które są razem z bambusami, tak? Też jakby ten symbol długowieczności też tutaj się pojawia. I można tak jakby podkreślając tutaj ten fakt, tu mamy właśnie tą, że w Korei również ta symbolika właśnie kwiatu walczącego z tymi wszystkimi trudnościami, który właśnie wyrasta w bardzo takich niesprzyjających okolicznościach, ale mimo to przepięknie pachnie, piękne są te kwiaty, też ma bardzo, bardzo duże znaczenie i przez to też właśnie konfucjańscy uczeni w Korei bardzo często właśnie otaczali się przedmiotami, gdzie tylko ten kwiat śliwy był jedynym właściwie zdobieniem, jedynym ornamentem, bo właśnie ta jej taka, no to ten symbol, który reprezentowała, był dla nich niezwykle, niezwykle istotny. Jeszcze tak jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że w ogóle śliwa stała się też, pierwotnie była, czy w ogóle była kwiatem, który pojawił się na tajwańskich liniach lotniczych.
I ona jest do tej pory, także jak Państwo gdzieś zobaczycie jakiekolwiek samoloty, gdzie właśnie ten kwiat śliwy jest pokazany, to też jest ciekawe, bo one są malowane ręcznie. I generalnie jest tak, że każdy jest troszeczkę inny. To jest też taka jakby podniesienie tej rangi tego kwiatu do takiego już bardziej narodowego symbolu. Też na dolarach tajwańskich można właśnie ten wizerunek śliwy odnaleźć. Jeszcze zapomniałabym, oczywiście to, o czym mówiłam, że czterech szlachetnych dżentelmenów i śliwa właśnie tutaj jest tym symbolem wytrwałości. I kolejnym naszym symbolem jest chryzantema. Chryzantema to kwiat, który, jak Państwo się wiecie, no to kwitnie już w momencie, kiedy większość roślin przekwita i już właściwie usycha. Ona wtedy, to się też tak jakby podkreśla tę cechę tego kwiatu, że ona kwitnie wtedy, kiedy już nie może konkurować z żadnym innym. Ma piękne barwy i dzięki temu jakby wyróżnia się pośród tych wszystkich kwiatów. Ma bardzo takie jakby wszystkie usychają, ona pięknie kwitnie, jest taka aktywna i to też bardzo często było podkreślane właśnie przez chińskich uczonych, że właśnie oni siebie wyobrażali siebie sobie w pracy w ten sposób, że są właśnie takimi, którzy jakby nie konkurują z nikim, są wytrwali, tacy mają umiejętność jakby radzenia sobie z przeciwnościami, nawet w trudnych warunkach i stąd właśnie ten wazon, który właśnie był też w kontekście świata chińskiego uczonego pokazywany. Jednocześnie chryzantema jest symbolem jesieni, właśnie kwitnie w tym dziewiątym miesiącu księżycowym. Też uważana jest bardzo często za taki symbol trwania i długiego życia właśnie przez swoje te skłonności do kwitnięcia w tak późnym okresie. I jednocześnie właśnie Chińczycy też bardzo podkreślali jej takie walory prozdrowotne, można powiedzieć, ale też jakby w kontekście tej nieśmiertelności miała swoje znaczenie, bowiem właśnie jako ten taki kwiat kwitnący tak późno, była często za Hanów na przykład używana sporządzano specjalny alkohol na jej bazie, właśnie pito po to, żeby tę nieśmiertelność dzięki temu kwiatowi uzyskać. Skądinąd wiemy, że w ogóle herbata chryzantemowa też podnosi ciepłotę ciała, więc też ma takie właśnie też skłonności prozdrowotne i to też można powiedzieć, że w jakimś sensie do tej przedłużenia tego życia się przyczyniało. Tu mamy inne wyobrażenie tejże chryzantemy, właśnie takie ciekawe, trochę bardziej abstrakcyjne. To też tak bardzo popularny motyw, jeśli chodzi o sztukę chińską. Na górze może Państwo zobaczą też ta wić lotosowa, o której mówiłam wcześniej, ale właśnie takie drobne owady i kwiaty to właśnie było bardzo często takim motywem ogólnie nazywanym motyw kwiaty i ptaki, gdzie nie tylko właśnie ptaki, ale też drobne owady były prezentowane. No i tutaj oczywiście w tym kontekście ta chryzantema najwięcej ma największe znaczenie. Tu inny przykład też wykorzystania właśnie chryzantemy, też oprócz wici lotosowej Chińczycy zaczęli wykorzystywać również kwiat i liście chryzantemy do stworzenia tak zwanej wici chryzantemowej, która też oprócz właśnie tego swojego pierwotnego symbolicznego znaczenia zaczęła mieć też znaczenie bardziej dekoracyjne. Ale właśnie to, o czym mówiłam na początku, czyli ta chryzantema, która właśnie jest tym symbolem tego wykształconego człowieka, też weszła właśnie do kultury koreańskiej i znalazła tam swoje właśnie odbicie, szczególnie właśnie w kontekście tego konfucjanizmu czy neokonfucjanizmu i zainteresowania koreańskich uczonych tym symbolem. Wcześniej jednak pojawiała się również w kontekście zdobień na Celadonach, które również właśnie wykorzystywały często chryzantemę jako jedyny swój taki podstawowy i
pełni, można powiedzieć, wykorzystany motyw dekoracyjny, ale też właśnie ten symbol tego takiego kwiatu, który ma wpływ na tą długowieczność, też tutaj się niewątpliwie mieści w tym samym zdobieniu. I inny przykład właśnie wazonu też z chryzantemą, też pięknie dekorowany, i tutaj właśnie ten typ wazonów na gałązki kwiatów śliwy. I ostatnim dzisiaj opisywanym przeze mnie symbolem niech będzie granat. Granat ogólnie nie jest chińską, a tym bardziej koreańską rośliną, bo przyszedł raczej z tej południowo-zachodniej Azji i pojawił się w epoce Han w Chinach, ale bardzo szybko został zaadaptowany jako świetny symbol życzenia potomstwa, licznego potomstwa, bo więc roślina, która ma tak wiele nasion, a nasiono, potomstwo w Chinach jest określane jednym słowem, dlatego bardzo często właśnie, bardzo szybko stał się tymże symbolem właśnie wyrażającym błogosławieństwo licznego potomstwa. I ten sam symbol oczywiście w tym podobnym kontekście też przeszedł do sztuki koreańskiej, ale oprócz tego miał też swoje miejsce w buddyzmie. I tutaj mamy taki przykład dwóch garów zasobowych. One się, mimo że są parą, one się różnią między sobą. I mamy tutaj cytrynę palczastą, tak zwaną dłoń Buddy. Mamy brzoskwinię, no i oczywiście granat, tak, który też widzimy na dole. I to są jakby życzenia trzech takich podstawowych błogosławionych rzeczy w życiu. Tu są błogosławione owoce buddyjskie i oto jest właśnie przede wszystkim szczęście, które jest wyrażane właśnie poprzez tą palczastą cytrynę, długowieczność, to brzoskwinia, i liczne potomstwo, to jest właśnie granat. I tutaj mamy jeszcze ostatni slajd, gdzie jest właśnie pokazany w donicy też granat, który też jest tym symbolem licznego potomstwa. I życząc Państwu ogólnie i długiego życia, i szczęścia, i potomstwa, i wszystkich innych pozytywnych rzeczy, właśnie chciałabym zakończyć swój wystąpienie.